Cześć, mano, warianty, witajcie, jestem Rado i witam was w kolejnym odcinku z serii Smurfowy Zakątek. Jak widzicie, dzisiaj sobie przygotowałem moje auto i lecimy na pole jedno, pokażę wam, znaczy w sumie na dwa moje nowe pola, jak one wyglądają, gdzie one są, co na nich mam zasiane i tak dalej. Przy okazji, jak już będziemy w tamtych okolicach, to autem sobie podjedziemy i tam właśnie z prawej strony na górze zaczniemy sobie, jak widzicie, są maszyny do rzucania obornika, zaczniemy sobie rozrzucać oborniczek. Ciach. Obornik rozrzucamy na polu numer 80, po prawej, przed ziemniakami jakby, i jeszcze potrzebuję tutaj za ziemniakami. No, mam tego obornika najwięcej, dlatego obornik rozrzucam. Jak widzicie, trochę mnie terminy gonią i bezerkowo muszę siać teraz. Dobrze, mam do tego dobry siewnik. Wiecie, nie ma lipy i lecimy z koksem wtedy, nie? Dobra, czekajcie. Jakby tu wyjechać? Nie tu wyjechać. Czekajcie, wjedziemy sobie na miedzę. O. I to są dwa moje właśnie nowe nabytki. Już tutaj jest rzepaczek. Widzę, że wykiełkowo fajnie rośnie. Fajne kawałki, w sumie drogie jakieś nie były. Czekajcie, z ciekawości sprawdzę, ile to kosztowało. Czekajcie, tak, ciach. Jeden kawałek 20,5 tysiąca powiedzmy, a drugi 23,600, tak. Także hektarowo to trochę tego jest, bo to jest no pół i pół, no to za cały hektar zapłaciłem wtedy ile? Około 45 tysięcy powiedzmy. Myślę, że to spoko cena na te wszystkie pola tutaj. No to chciałem wam pokazać, że je kupiłem, żeby nie było, że nagle się coś pojawiło, nie wiadomo skąd. No, pieniędzy mam trochę, bo cały czas to mleko, to coś, tak i tak dalej. Jeszcze dużo nam rzeczy zostało do żniw i w sumie wtedy przez zimę dostanę kolejny dopływ pieniążków. Bo chociażby z samego rzepaku raczej bardzo dużo pieniążków dostanę. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. Jak widzicie, wapno sobie też kupiłem, bo wymagają go chyba te obydwa pola, czekajcie. Tak, jak widzicie, 78 i 80 wymagają wapna, no trochę tego pójdzie. Zobaczymy. Dawkę też sporo usypnę, żeby to na dłuższy czas starczyło. Sobie wsiadamy w te siódemkę? Tak. Te siódemkę i lecimy rozrzucać obornik. Czekajcie, żebym ja dobrze trafił. Kuźwa, gdzie tu jest? Tu jest obornik. Tu go nie ma. Gdzieś tu muszę wjechać. Dobra. Na tym polu zostały dwa przejazdy tylko, no nie? Ale to sobie najwyżej na tamto jeszcze wjedziemy. Czekajcie, pirazor to jest gdzieś tu. Oj, jednak nie. Muszę GPS-a używać, bo to kuźwa, no, tragedia jest z widocznością, jeżeli chodzi o właśnie ten. Za szybko nie jeżdżę, żeby tego obornika trochę tu rozrzucić. A, wiem czego zapomniałem zrobić. Safe'owa, dziękuję. No. No i taka robotka idzie, nie? Ogólnie pokażę wam. I tak, może inaczej, o tak, przężyto, rzepak, tu przężyto skoszone, jeszcze tam mam kilka rzeczy do zebrania. Tu właśnie będziemy siali te przężyto, trawę mam, kukurydzę do skoszenia, tu będą też przężyta, no w tym roku sezon przężyta się okazuje, że będzie, a nie, pardon, tu będzie przężyto, ale tu będzie, żeby was nie skłamać, słonecznik, chyba tak. Terminy gonią, robota w miarę idzie w polu, kurczę. Jak mi zwalnia cioni, to właśnie redukuje trochę tę dawkę rozrzucania, bo tak ten obornik strasznie dużo go tracił. A trochę mi się to nie uśmiecha, że mi gdzieś zabrakło.
Dobra, dojedziemy sobie ciach. Cofniemy, zrobimy raz poprzecznik. Jak sami widzieliście na minimapie, jak pokazywałem, tu orka nie jest wymagana, ale tak jak mówiłem, mam dużo obornika, mam mało gnojowicy, dlatego lecę z oborniczkiem. A co z tym później dalej zrobię? Mam w planach nowy nabytek, dzwoniłem już tutaj do chłopaków ode mnie ze sklepu. Mają mi ściągnąć bardzo fajny gruber. Marki Lemken. No nie będzie jakiś wielki, bo to 3 metrowy. Taki mówią, że jest w standardzie najczęściej. Tu damy jak najbardziej w gaz, zobaczymy ile on będzie szedł. No tutaj taki mały kawałek został. To ja też i zmniejszę ilość rozrzuconego bornika. Trochę mi szkoda marnować ten taki mały kawałki, także wiecie o co chodzi. Wie to, rozumie to. No. Bez zbędnego pierdzielenia lecimy sobie z koksem. Jedyne co mnie zastanawia, czy tam pomiędzy ziemniakami, a tutaj tym polem miedzy trochę nie przesunę do tego słupa jakby. Teraz mi się to pipowa to trochę obrabia. Nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy co wymyślę. Mam nadzieję, że dźwięki będą w porządku. Sobie latamy. O, to trochę może dziwnie, ale lewą ręką zajętą chciałem sobie słuchawki podgłosić, żeby słyszeć trochę. Czekajcie, jak tu sobie stanę, żeby mi się wygodnie ładowało. Ogólnie sobie łyżkę do tura też zmieniłem, ale to akurat była taka wymiana, że wcale więcej nie zapłaciłem. Tylko po prostu ta... No nie wygląda tak wielka, a nawet trochę więcej mieści. Także to jest taki in plus dla mnie. Tam jak dobrze kojarzę, to tak około 4-5 łyżek ładuję na ten rozrzutnik. A no właśnie, a propos. Jak widzicie na rozrzutniku względem ostatniego sezonu pojawiły się deski. Miałem deski, stwierdziłem, że trochę mu zwiększę jakby ilość, którą bierze na siebie. Bo metrażowo, jeżeli chodzi o metraż jego rozrzucania, to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Jestem z niego zadowolony. Fajny rozrzutniczek, no to tylko wystarczyło mu burty dorobić, no nie? Wiecie, o co chodzi. Pięć łyżek to chyba luźno wejdzie. Już trzecią ładujemy. Ogólnie tutaj z marszu przywiozłem 60 ton obornika. 30 już chyba poszło. Tak pi razy oko, z tego co widzę. Około 30, nawet 40 poszło raczej. Czekajcie, zobaczę ile tu jest procent. Dobra, starczy, to już więcej nie będę długo. Tak teraz patrzę, że nie ma szans, żeby mi starczyło. Aczkolwiek na te pole to trochę słabszą dawkę będę sypał. Tam sypałem, żeby właśnie skłamać, 20 metrów sześciennych na hektar. Tutaj rozrzucimy 17 zrobimy, no. Uj, dobra. Odpalamy machinę i lecimy z koksem. I tak to jest. Zobaczymy jak tu mi terminy pozwolą na wszystko. No i oczywiście jeden z takich grubych nabytków, który się szykuje, no to sami wiecie dokładnie, że nie mam czym wykopać ziemniaków. Teraz mam dylemat, czy kogoś po prostu jakby, nie wiem, zaprosić, zamówić powiedzmy tak, czy jednak sobie zainwestować w to. Ciężko mi jest powiedzieć, w sumie na ten sezon tak mnie bardzo kusi kogoś wynająć mimo wszystko, bo nie wiem jaki biznes będzie z tych ziemniaków, jak się na przykład okaże, że słabe, no to kurczę, no to tylko będę miał kopaczkę, sadzarkę do sprzedania, nie? A
Tak, jeszcze bym kupił, bo prawdopodobnie kopaczki bym nie kupował, bo to ja nie chcę jakichś małych areałów sadzić, tylko takie większe. To bym musiał już kupić kombajn, nie? A wiecie, że to nie są wcale małe pieniądze. Patrzyłem tam jakiś z Grimme taki w miarę, żeby nie był wielki, jakiś mały też, żeby nie był. No to jest koszt około 90 tysięcy, no to wiecie, to na drodze nie leży, nie? To chyba używane za 90 tysięcy. Czekajcie, ja to sobie ustawię. Wiedziemy, zaczniemy jechać. Tu nie będzie pies oczywiście. Dobra, jedź. On się ustawi i aż pójdziemy sobie sprawdzić. 150 tysięcy, a to jest wielki, ale ja nie chcę takiego wielkiego. A nie, 88,5. Proszę bardzo. Taki fajny, mały, zgrabny. Jako pierwszy bym wziął. Gdyby ktoś mi tym pomagał. No nie, bym mu ciachnął, tak? To ile za takie coś wychodzi? No 90 tysięcy, to się dużo. No praktycznie 90 tysięcy tam bez 300. To się dużo nie pomyliłem, no nie. Wiecie co, tak patrzę sobie. Ja tu dawkę też dodam normalną, co będę żałował. Nie ma co żyć tego obornika, bo później mam tylko straty, bo mi to nie odda dobrze. Jak widzicie, trochę tło mi się zmieniło. Zmieniłem troszeczkę ustawienie całe w pokoju i jak widzę, teraz jestem fajnie nawet doświetlony. Tu mam taką lampeczkę. Widzę, że nawet fajnie mnie tak doświetla. Kurwa. Się zagadałem. Dobra, wyłącz. No to ogólnie tak dziwnie będę miał to do nawożenia, no bo jak już tu będę uprawiał, to jeszcze wapno będzie raczej. Więc się go nie zdążę rozwieść. Też z tym obornikiem nie ma takiej tragedii, bo jak on nie pójdzie, no to go wrzucę po ziemniakach jakby, bo po ziemniakach na 100% będę orał. No to idealna sprawa, tak? No i jak wiecie, ja tam w rogu przy lesie mam jeszcze obornik, ale to tamten najwyżej na inne pole wykorzystam, albo zostanie na następny sezon. Zobaczymy. Ogólnie tak sobie kminię, że jak zrobię te siewy, bo mnie jakby na razie terminy gonią, to ja przecież muszę słomę wyzbierać. Przynajmniej ją sprasować. No i co do tego, to teraz kminię tak, czy iść cały czas w kostki, czy już w balotę to wszystko robić. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. To patrzę, czy my już mamy 13 minut odcineczka prawie. To rozrzucimy jeszcze ten rozrzutnik. Ja to sobie zostawię i dokończę później. O, ciach, dobra. To sobie dokończę później. I pojedziemy właśnie a propos siewów siać dalej, bo no cały czas wam tak nawijam o tych terminach, bo naprawdę to nie są przelewki. Wiecie, jak to jest season, a nawet w realu, jak się nie wyrabiasz z terminami, to później bywa tak, że masz pipowaty plon, a ja nie chcę takich rzeczy, nie lubię. Nie jestem z tych ludzi, którzy lubią ryzykować. Dobra, już zaczniemy sobie rozrzucać. Myślę, że starczy tego bornika na to pole. Nawet nie wiem, czy coś nie zostanie. Czekajcie, nie robię mi jaka. Nie, dobra, wszystko ładnie, pięknie. To jakby tekstura, jakby nie, taki mijaczek był. Ale minimapie wszystko jest elegancko. To tak robimy. Bez spiny i lecimy. Ogólnie mam fajny, jakiś w głowie mam taki pomysł, żeby na tą serię zrobić taki specjalny overlay. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Nie ogarniam jeszcze Photoshopa za dobrze. Taki pomysł mi wpadł do głowy. Co z niego się urodzi, no to zobaczę ja sam z czasem. Ciężko mi jest to określić. Dobra. No, ciul. Trochę po ziemniakach. Strat. Będzie. Trudno się mówi. No ja osobiście nie jestem zwolennikiem pull screena, bo jak się coś rozrzuca i tak dalej, to są jednak straty mimo wszystko. Sami dokładnie wiecie.
Co jakiś czas sobie patrzę na OBS-a, czy nie wyciszę czegoś. Trochę mi sobie pozmieniałem, żeby mi się wygodniej sterowało, używało tego. Wiecie co, ja sobie dojadę do końca. Siędziemy sobie w samochodzik, skoczymy sobie na farmę. O, pokażę wam, jak poukładałem belki, siana i słomy przy okazji. No i pójdziemy siać. Tak jak mówiłem, bez orkę w tym roku lecę, bo czasu no mam mało. A nie chcę sobie też za dużo żniw, znaczy nie żniw, siewów zostawić na wiosnę, bo to się będę później z tym pieudzielił. Dobra, odpalamy furmanę i lecimy z koksem. Tak, jedna auto gdzieś wyrwałem za małe pieniążki. Trochę odremontowałem, jego wartość się teraz fajnie zwiększyła. O Jezus. Ale kurasko długi, nie mogę się przyzwyczaić, ale w sumie jest spoko, bo jak nasiona mam gdzieś na szybko dowieść, no to wiecie, paletę, ciach i jadę. No i mam dobrego buta. Jak na auta farmingowe, no i się nie ślizgam, no nie. Już mam 16 minut, kurczę, jak ten czas zapierdziela, co? Ale jaja. Dobra, hamuluj. No i tak myślałem, się nie wyrobię, fajnie, no. Trudno się mówi, ale ja to i twarde nic nie wyleciało. Dobra, wstawimy do garażu sobie, ciach. Gasimy, zamkniemy wrota. Widzicie, header tego tutaj na razie wstawiłem, bo to jest tylko jego tymczasowe miejsce. I co tam? Siano, słoma. Ogólnie mamy wszystkiego po 18 balotów. Także... Do... Tego, jak to się nazywa? Łe, pójdźmy. Do... Kurna, słowa mi zabrakło. Do wiosny na pewno mi starczy, no wreszcie, nie mogę się wysłowić. Widzicie, siejemy sobie po rzepaczku. Tutaj kosiliśmy na odcinku. Na rzepak, na ściernisko rozlałem właśnie gnojowicę, która mi się przez to skończyła. Nie wiedziałem trochę o tym, że mi tak mało. Ale się jest podsiewaczem, także to już mi druga faza leci pięknie, tak? No. My sobie na spokojniutko. No i tutaj ja ogólnie siałem chyba tam koło 16 na godzinę nawet. Ale jak widzicie, w bezorce to on ma ciężej po prostu. Oj, tu jakiś miłek się zrobił, bo się źle ustawiłem. Standardowo, jak to z tym siewnikiem leje, siejemy. Duże oko. Bo, no mógłbym się raz w raz zawijać, ale to tak trochę mi się mija z celem, bo za dużo czasu mi to będzie zajmować. A jak wiecie, muszę urywać ten czas na każdym kroku. Ogólnie teraz tak sobie patrzę, że teraz muszę iść na lekcje, wiecie. Te zdalne nauczanie, to tak wygląda, jak wygląda. Ściemę tak zwaną się wali i idzie się robi co chce. No, ciach, zawijamy. No tak jak mi GPS pokazuje, to co, w co trzeci przejazd będę wjeżdżał. Myślę, że całego pola nie będę się na odcinku, bo tak bez sensu. Chciałem wam po prostu pokazać te siewy, bo to taka inna akcja, bo tak to zawsze dzisiaj mimo wszystko po tej uprawionej ziemi wolę wjeżdżać, bo tam te resztki pożniwne, jakiś obornik, wszystko jest fajnie przemieszane. No ale wtedy miałem czas, teraz coraz więcej areału, coraz więcej wszystkiego i to tak się wydaje. Czas leci. No gdybym też mi upraw kombinował, no to też by było inaczej, bo tak jak w tamtym sezonie sporo straciłem na ziemniakach mimo wszystko czasu. Same trawy, same sienokosy to też dużo czasu zajmuje, no także wiecie. Nie ma spania. Rolnik nie śpi, rolnica pier... No. Dokończę w komentarzu. Tylko cenzuralnie. Pozwolicie, że sobie kapiciu wezmę. Kuźwa, znowu zapomniałem jednej rzeczy tutaj ustawić. Poczekaj ta. Ciach. 45, enter. O, myślisz. Widzę, że ten niuchłan trochę drze już japę. Przeciszę go. O, teraz jest gitara.
Też nie chcę, żeby te dźwięki z gry były za głośne, wiecie, o co chodzi. Jak to wychodzi, jak wychodzi. Ze środeczka. Czekajcie, to tu był? O, a to ciekawa funkcja, o tej nie wiedziałem. Ogólnie muszę tutaj sobie wygrać jeszcze mod na tą na realną kamerę w kabinie. Patryk mi to ostatnio pokazał i pozdrawiam go dla niego, piąteczkę byczku. Ogólnie bardzo fajna sprawa, no bo tam wtedy nie może tego 180 stopni się obracać, jak to jest teraz, że patrzcie, ja mogę sobie o kark 5 razy złamać. Nic mi się nie dzieje. I w dodatku tam sobie można wtedy w dany punkt przybliżać, no nie? Tu sobie patrzę. Nie, no ja chyba tak normalnie się w ciągniku. Ja już mam taką widoczność na lusterku, jedno albo drugie. Jo. No fajnie idzie ta robotka. Mam nadzieję, że tu spoko plan będzie. W sumie sobie rozpiskę z prąty, czy na pewno dobrze się je, bo na telefonie sobie rozpiskę robiłem. Patrzcie, nie wiem czy to dobrze pokażę, ale o, podam. Taka fajna rozpiska. Zawrócę i posprawdzę, czy na pewno wszystko dobrze tutaj sieje, jak trzeba. No, ten zagon, co zrobiłem, dokończymy i będę spadał. Czekajcie. To jest pole numer 39, 38, 40. Przeżyć to, zgadza się. Tak jak mówiłem, na 80 właśnie, co dokończyłem obornik rozrzucać, też będzie przeżyto. A na polu, które zacząłem rozrzucać, czyli 78, będzie tam słonecznik. Tak akurat w tym roku do zmiany wyszły, że chyba żadnej kukurydzy nie będę miał. Ale ja to akurat lecę z siano kiszonką, bardziej niż z kiszonką typową. Jak więcej krów będzie czy czegoś, no to wtedy będę musiał się nad tym zastanowić. Chociaż nie, tak czy się chyba będę musiał się nad tym zastanowić, bo teraz tak sobie kminię. Patrzcie, pokażę wam coś. Tu im daję koniczynę. Znaczy lucerny, nie? Tu kiszonka też wchodzi. Bo jakby do mięsnych im nie daję te MR-y, bo to szkoda mojej roboty i szkoda wszystkiego. Takie jest moje zdanie. Jak to jest? Może to są te co... Nie, wiecie co sobie uświadomiłem, że... Tam gdzie ja mam byki... Bo to są same jakby... Męskie, nie? W farmingu tak to wygląda. To są nowonarodzone. Teraz tak kminie, ale ja chyba dokupowałem. Kilka, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. To może być, że je dokupowałem, dobra, to nieważne. Jezus Maria, się przestraszyłem, mówię, jak to możliwe, że A, nie ma. nie, to są złe tematy, to nie można takich rzeczy poruszać, każdy ma swoje zdanie ze sprawy. No, w sumie, nie no, w naturze tak to wygląda, że raczej kobieta rodzi, a nie facet, także no, ciekawy. Dobra, zrobimy jeszcze ostatni przejazd na tą stronę, na górce, zakończymy. Jak widzicie... No nie, chciałem walnąć, że pół pola mam machnięte, ale chyba nie. Z ciekawości pokażcie mapę. No nie, tu będę miał pół pola około, bo jeszcze jeden przejazd dalej, no. Ale fajnie, szybko idzie, no bo to jednak 4, no i przecinek 2 metra, no w sumie niby ma 4 metry pokazane, wstawione w katalogu, ale na 4,20 sieje. Fajnie idzie ta robota. No tak jak ktoś powie, ale wolniej sieje. Za przeproszeniem, chuj z tego, że wolniej. Jak jedną pracę odpuszczam, czyli mam, nadrabiam na paliwie, nadrabiam nad czasem, bo wcale większej talerzówki nie mam. To też by była 4-metrowa i tutaj wiecie, by się schodziło. Ja mam takie fajne ujęcie zrobię na koniec. Spójrzcie na to, ciach. Żeby jeszcze fajnie to wyglądało. O. Takim pięknym akcencikiem, moim New Holandem, siewnikiem. Chciałbym zakończyć ten odcinek. Zapraszam was oczywiście do łapkowania, subowania i komentowania. Wbijajcie do opisu. Tam jest link do Discorda, do mojego Instagrama. Nazwę nawet ze Snapa macie, jakby się też chcieli.
Także co, ja wam ślicznie dziękuję i do następnego odcineczka. Na razie, strzałeczek, trzymajcie się, cześć, piona, ej.